jetzt zu dem wertvollsten Gerät dieses Heiligtums Gottes in der Wüste. W tej godzinie chcielibyśmy przejść do najcenniejszego, najcenniejszej rzeczy, jaka przebywała w tej świątyni Bożej. Zu dieser Lade, die im Allerheiligsten stand. Do tej skrzyni przymierza Pana, która była umiejscowiona w miejscu najświętszym. Und sie zeigt uns den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit, die hat in sich selbst. I to pokazuje nam w szczególności chwałę Pana Jezusa, którą On posiada sam w sobie. Wir lesen 2. Mose 25, Vers 10 bis Vers 22. I przeczytamy do tego 25 rozdział 2 Mojżeszowej od wiersza 10-22. Od wiersza 10 do wiersza 22. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego. 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką i 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec. Oblejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przyświecisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki. Nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. I zrobisz wieko ze szczerego złota. 2,5 łokcia długie, a 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też 2 cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród 2 cherubów, które są na skrzyni świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Diese Lade war aus Holz gemacht. Ta skrzynia była wykonana z drewna. Und sie war nach oben offen. Ale jako skrzynia była otwarta do góry. Und auf diese Lade wurde dann dieser Deckel gelegt. I dopiero na tę otwartą skrzynię kładziono pokrywę. Und dieser Deckel war aus reinem Gold. Ta pokrywa była wykonana z czystego złota. Diese Lade mit dem Deckel spricht besonders von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ta skrzynia z tym wiekiem, ona w szczególny sposób mówi o chwale Pana Jezusa. Wir haben in Vers 10 zunächst die Abmessungen dieser Lade gelesen. W 10. wierszu najpierw czytaliśmy o wymiarach, jakie posiadała ta skrzynia świadectwa. Und es fällt auf, dass sowohl die Länge, als auch die Breite, als auch die Höhe mit einem Maß angegeben werden, wo eine halbe Elle genannt wird. I to rzuca się nam w oczy, że zarówno długość, jak i szerokość, jak i wysokość tej skrzyni, one były taką miarą wykonane, że zawsze tam chodziło o pół łokcia. 2,5 lang, 1,5 breit und 1,5 hoch. 2,5 łokcia razy 1,5 i razy 1,5 łokcia. Ich glaube, das zeigt uns folgendes. Sądzę, że wskazuje nam to na rzecz następującą.
Solange wir hier auf dieser Erde sind, dürfen wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus anschauen. Jak długo jesteśmy na tej ziemi, to mamy przywilej oglądania chwały Pana. Aber wir werden sie nie ganz verstehen. Ale nigdy nie będziemy mogli jej zrozumieć do końca. Den Herrn Jesus in seiner, do całkowitej miary, o tak. Den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen, wie er ist. Aby Pana Jezusa widzieć, jakim On jest. Da brauchen wir den Herrlichkeitsleib. Do tego potrzebujemy ciało chwały, którego jeszcze nie mamy. Und den werden wir verliehen bekommen, wenn der Herr Jesus kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen. I to ciało, ciało chwały otrzymamy od Pana dopiero wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie po nas i będziemy mogli być wprowadzeni do Jego chwały. Und wenn wir auch das Empfinden haben, dass seine Herrlichkeit unser Verstehen übersteigt. I jeżeli posiadamy to poczucie, że Jego chwała jest wyższa ponad to, co jesteśmy w stanie pojąć. Wollen wir doch schon hier auf der Erde damit beginnen, ihn mehr und besser kennenzulernen. To jednak zapragnijmy tu już na ziemi go więcej i więcej poznawać. Da hatte eine Königin aus einem fernen Land einmal von der Herrlichkeit Salomos gehört. Była taka królowa, która słysząc o chwale Salomona przyszła z bardzo dalekiego kraju, aby tę chwałę Salomona oglądać. Und dann hat sie eine weite Reise gemacht. Ona zdecydowała się na bardzo długą podróż. Sie wollte gerne diese Herrlichkeit sehen, von der sie gehört hatte. Ona chciała bardzo widzieć tę chwałę, o której słyszała w swojej ziemi. Und dann darf sie bei Salomo etwas von dieser Herrlichkeit sehen. I mogła zobaczyć coś z tej chwały Salomona. Auch von der Herrlichkeit des Hauses des Herrn, das gebaut hatte. Również była pod niezwykłym wrażeniem chwały Domu Bożego, który zbudował Salomon. Und was sagt sie dann? I co ona później powiedziała? Ich hatte davon gehört. Ona mówiła, słyszałam o tym. Aber jetzt habe ich's gesehen. Ale teraz zobaczyłam. Ich muss feststellen, man hat mir noch nicht mal die Hälfte berichtet. I muszę powiedzieć, że nawet w połowie nie powiedziano mi tego, co widzą moje oczy naprawdę. So wird es einmal empfunden, wenn der Herr Jesus sichtbar in Macht und Herrlichkeit erscheint in seinem Reich. Tak będziemy i my się czuć. Gdy Pan Jezus któregoś dnia w swojej potężnej mocy i chwale okaże się, objawi, jako przychodzący, by ugruntować całe królestwo. Aber wie viel mehr ist es wahr in Bezug auf seine himmlische Herrlichkeit. Jeżeli tak będzie w odniesieniu do Jego ziemskiej chwały, to o ileż dalej, jeżeli chodzi o Jego niebiańską chwałę. Aber wir empfinden auch beim Nachdenken über dieses Heiligtum in der Wüste, wie Gott bemüht ist, uns etwas zu zeigen von der Herrlichkeit seines Sohnes. Ale gdy rozmyślamy nad tym mieszkaniem Bożym w pustyni, dostrzegamy jeszcze jedną ważną rzeczą, jak Bóg mianowicie sam podejmuje różne starania, aby nam pokazać w ludzkich obrazach coś z chwały swojego Syna. Und es lohnt sich damit zu beschäftigen. I jest to naprawdę wielkim zyskiem, gdy się tym zajmujemy. Die Lade aus Akazienholz. Skrzynia z drzewa akacjowego. Sie erinnert uns wieder daran, der Herr Jesus ist wahrer Mensch. Znowu, jak i poprzednio, przypomina nam nieodzownie, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Er ist der ewige Gott. On jest wiecznym Bogiem. Aber in der Fülle der Zeit kam er und wurde Mensch. Ale gdy się wypełniły dni, jak jest napisane, on przyszedł wtedy i stał się człowiekiem. Und wurde Mensch, nie aufzuhören Mensch zu sein. I stał się wtedy człowiekiem, aby już nigdy nie przestać nim być. Er ist jetzt im Himmel als Mensch. On teraz przebywa w niebie jako człowiek. Und bleibt in Ewigkeit Mensch. I on pozostanie już na wieczność człowiekiem. Aber jest zugleich wahrer Gott. Ale jednocześnie jest prawdziwym Bogiem. Gott und Mensch in einer Person. Człowiek i Bóg. Przepraszam. Bóg i człowiek w jednej osobie. Das ist der Jesus. Takim jest Pan Jezus. Wieder merken wir, mit unserem Verstand begreifen wir diese Herrlichkeit nicht. Znowu to dostrzegamy, że nasz rozum jest niewystarczającym środkiem do pojęcia tej prawdy. Aber im Glauben nehmen wir das an, was Gottes Wort uns über ihn sagt. Ale w wierze przyjmujemy to, co mówi nam Słowo Boże o Jego osobie. Und so wurde diese Lade aus Akazienholz mit
reinem Gold überzogen. Tak oto ta skrzynia świadectwa była powleczona szczerym złotem. Der Jesus ist wahrer Gott. Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Und er hat diese göttliche Herrlichkeit in sich selbst. I posiada tę Bożą chwałę w samym sobie. Auch die Bretter dieser Wohnung wurden mit Gold überzogen. Mówiliśmy wcześniej o tym, że wprawdzie również i deski tego mieszkania Bożego, stanowiące jego ściany, były powleczone złotem. Aber da sagt die Bibel nicht, dass es reines Gold war. Ale tam, w przypadku tego złota, Słowo Boże nie mówi, że to było szczere złoto. Wir haben am Anfang z czystego, najszczerszego złota. Wir haben am Anfang heute gesungen, dass der Herr Jesus uns alles ist. Na początku dzisiaj śpiewaliśmy, że wszystkim nam stał się Pan Jezus. Er ist uns Gerechtigkeit, Heiligkeit, ewiges Leben. On stał się nam sprawiedliwością, świętością, wiecznym życiem. Das dürfen wir besitzen, weil wir ihn haben. My możemy posiadać te kosztowności, dlatego że Jego posiadamy. Aber er hat all diese Herrlichkeiten in sich selbst. Ale On wszystkie te rzeczy, które nam dał, On posiada sam w sobie. Die Lade war innen und außen überzogen mit reinem Gold. Ta skrzynia, ona była zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, powleczona najczystszym złotem. Als nächstes ab Vers 12 beschrieben, dass an dieser Lade 4 Ringe aus Gold waren. W 12 wierszu jest nam napisane, że jest nam to powiedziane, że były tutaj przymocowane znowu złote pierścienie odlane ze złota. Wofür waren diese Ringe? Do czego miały służyć te pierścienie? Durch diese Ringe wurden Stangen gesteckt. Przez te pierścienie przewlekano drążki. Und auch an diesen Stangen sollte diese Lade getragen werden durch die Wüste. I na tych drążkach należało nosić następnie tę skrzynię świadectwa w całej podróży przez pustynię. Na lesen wir in Vers 15 etwas, das nur in Bezug auf diese Lade gesagt wird. W 15 wierszu tego opisu znajdujemy coś, co jest powiedziane tylko i wyłącznie o samej tej skrzyni. Die Stangen sollten nie aus diesen Ringen entfernt werden. Mianowicie, że nigdy nie miano wyciągać tych drążków z tej skrzyni. Z tych pierścieni skrzyni. Die anderen Geräte wurden auch getragen durch die Wüste. Ale przecież inne sprzęty, które posiadały drążki, one również były noszone przez pustynię. Aber da sollten die Stangen nicht in den Geräten bleiben. Ale tam nie miały te drążki pozostawać cały czas w tych sprzętach. Gott wollte ja, wenn das Volk lagerte, dass es den Dienst ausführte. Bóg chciał, aby w momencie, gdy stawał obóz, gdy zbudowano ten namiot, to żeby one wypełniały swoją właściwą funkcję do służby. Das Volk sollte diesen Priesterdienst ausführen. I lud miał wykonywać tą służbę kapłańską. Aber bei dieser Lade, da blieben die Stangen in den Ringen. Ale jeżeli chodzi o tą skrzynię przy skrzynię świadectwa, to tam te drążki pozostawały cały czas. Und es zeigt uns, dass wir, solange wir auf dieser Erde sind, to pokazuje nam taką rzecz, że tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi, solche bleiben, die auf der Reise sind, to pozostajemy tymi, którzy są w podróży. Dass wir Pilger sind. Jesteśmy pielgrzymami do innej ojczyzny. Und wir warten darauf. I czekamy na to. Dass der Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Że Pan Jezus przyjdzie, aby wziąć nas do siebie. Und dann hört diese Pilgerzeit auf. I wtedy dopiero ustanie ten czas pielgrzymowania naszego. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Wtedy będziemy tymi, którzy osiągnęli cel. Dann sehen wir den Herrn Jesus, wie er ist. I wtedy zobaczymy Go już nie w obrazach, lecz takim, jakim On jest. In Vers 16 lesen wir, was in diese Lade hineingelegt werden sollte. W 16 wierszu czytamy, co miało być włożone do tej skrzyni świadectwa. In diese Lade sollte das Zeugnis gelegt werden. Przede wszystkim w tej skrzyni świadectwa miało być tak zwane świadectwo. Das waren die Gesetzestafeln, die Gott dem Mose gegeben hatte. To były tablice zakonu, który został przekazany Mojżeszowi. Sie sollten in dieser Lade aufbewahrt werden. Te tablice miały być przechowywane właśnie w tej skrzyni.
Wir denken jetzt an den Herrn Jesus, der ja in dieser Lade vorgestellt wird. I gdy myślimy teraz o Panu Jezusie, który jest nam przedstawiony w obrazie tej skrzyni, und dann lesen wir in Psalm 40, to w 40 psalmie możemy przeczytać następującą rzecz. Vers 8 und Vers 9. Psalm 40, wiersz 8 i 9. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Da lesen wir das Gesetz des Herrn im Inneren seines Herzens. Tu czytamy, zakon Pana jest we wnętrzu Jego serca, w Jego wnętrzu. Das heißt, es war sein tiefes Herzensverlangen, in allem den Willen Gottes zu tun. To znaczy, że było to najgłębszym pragnieniem jego serca, aby we wszystkim wykonać wolę Bożą. Und das war etwas, das blieb nicht nur in seinem Herzen, das wurde auch sichtbar in seinem Leben. I to było coś, co nie tylko pozostawało w jego sercu, ale było we wszystkim widoczne w jego życiu. Und das sah Gott, der Vater, mit Freude. I na to właśnie Bóg patrzył z tak szczególnym upodobaniem. Und öffnete sich der Himmel und sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Nad nim dlatego otworzyło się niebo, gdzie Ojciec wyraził te słowa, to jest mój Syn umiłowany, którym mam całe moje upodobanie. Das bewegt uns, wenn wir an die Geburt des Herrn Jesus denken. Porusza nas to, gdy wróciły myślami do narodzin Pana Jezusa. Da sagt uns Galater 4, er wurde geboren von einer Frau. Galatian 4 rozdział mówi, on został zrodzony z kobiety. Das zeigt uns seine wahre Menschheit. To pokazuje jego prawdziwe człowieczeństwo. Dann sagt Galater 4 weiter, er wurde geboren unter Gesetz. I jest tam dalej napisane w tym rozdziale, pod zakonem został urodzony. Er hat sich ganz unter dieses Gesetz gestellt. Znaczy, on całkowicie osobiście sam podporządkował się temu zakonowi. Als er 8 Tage alt war, gdy miał 8 dni, wurde er von Josef und Maria in den Tempel gebracht. Wtedy przyniesiono go do świątyni. Da wurde er beschnitten. I tam został zgodnie z zakonem obrzezany. Das taten Josef und Maria, weil das Gesetz es sagte. Tak uczynił Józef i Maria, ponieważ było to napisane w zakonie, tak należało. A was sagt dieser Galaterbrief? Ale co mówi jeszcze ten list do Galacjan? Wer beschnitten ist, der ist schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Kto jest obrzezany, jest winien cały zakon wypełnić. Der Jesus ließ das an sich geschehen. Pan Jezus pozwolił, by to wymaganie zwróciło się przeciwko niemu i on je wypełnił. Der wusste, das bedeutet, das ganze Gesetz, das ist zu erfüllen. On wiedział dobrze, je moim obowiązkiem jest wypełnić cały zakon. Der hat es getan, er hat es in allem erfüllt. I on to uczynił jako jedyny, on we wszystkim go wypełnił. Und dann ging dieser eine, der das Gesetz in allem erfüllt hatte. Teraz ten jeden jedyny, który wypełnił to ten zakon we wszystkim. Der ging ans Kreuz. Poszedł na krzyż. Und was sagt das Gesetz? A co mówi znowu prawo, zakon? Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Mówiło, przeklęty każdy, kto jest zawieszony na drzewie. Das Gesetz, das er völlig erfüllt hat. A więc zakon, który on wypełnił bez reszty, całkowicie. Spricht den Fluch über ihn aus. Wypowiada jednocześnie przekleństwo na nim. Wo wir merken, das Gesetz ist nicht in der Lage, einen Menschen zu retten. O, zauważamy, że zakon, jego wymagania są takie, że nie jest w stanie żadnego człowieka wyratować. Aber der Herr Jesus hat dieses Rettungswerk vollbracht. Ale Pan Jezus, on rzeczywiście wypełnił to dzieło zbawienia. Und er hat die, die an ihn glauben, frei gemacht von dem Gesetz.
I dlatego tym, którzy go, w niego uwierzyli, uwolnił jednocześnie od wymagań zakonu. Das sagt Galater 4 ja weiter. Dalej mówi ten czwarty rozdział listu do Galatów. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Zrodzony z niewiasty, z kobiety, zrodzony pod zakonem. Warum? Dlaczego? Damit die loskaufte, die unter Gesetz waren. Aby mógł wykupić tych, którzy byli pod zakonem. So dürfen wir jetzt frei sein. Z tego powodu właśnie my możemy być wolni od tego zakonu jego przekleństwa. Frei sein, Gott zu dienen in der Fähigkeit des ewigen Lebens. Wolni, aby teraz służyć Bogu w zdolności, jaką posiadamy przez życie, nowe życie przez Boga. Und in der Kraft des Geistes Gottes. W mocy Ducha Świętego, Ducha Bożego. Das ist nicht auf einem Grundsatz des Gesetzes. To już nie jest na tym gruncie zakonu. Das ist Befreiung und ein Leben in der Kraft des Geistes. To jest uwolnienie i życie w mocy Ducha Świętego. Oder Jesus hatte das Gesetz Gottes in seinem Herzen. O, Pan Jezus był tym, który posiadał ten zakon Boży w swoim sercu. In dieser Lade war später auch noch der Krug mit dem Manna. W tej skrzyni później jeszcze postawiono dzban z manną. Lesen das zum Beispiel in 2. Mose 16. Czytamy o tym na przykład w 2. Mojżeszowej 16. Mose sollte einen Krug mit Manna aufbewahren, Vers 33 und 33. wiersz to czytamy. Aaron legte ihn dann vor das Zeugnis nieder zur Aufbewahrung. Vers 34. Weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń waszych. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił go przed świadectwem na przechowanie. Dieses Manna spricht auch von dem Herrn Jesus als dem Menschen vom Himmel, der die Nahrung für die Seinen ist. Ten dzban również mówił o Panu Jezusie jako tym człowieku z niebios, który jest jednocześnie pokarmem dla tych, którzy są jego własnością. Und dann war in dieser Lade später auch noch der Stab Aarons, der i w tej skrzyni jeszcze potem pojawiła się laska Aarona, der gesprost hatte, der diese Mandelblüten hervorgebracht hatte, która zakwitła mianowicie i wydała te kwiaty migdałowe. Das lesen wir in Hebräer 9, Vers 4. I o tym czytamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, wiersz 4. Da wird die Lade des Bundes beschrieben und darin war der goldene Krug mit Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte und die Tafeln des Bundes. Tam są te wszystkie rzeczy właśnie wymienione w tym wierszu, które miały być przechowywane w tej skrzyni. A więc świadectwo, ten dzban oraz ta laska Aarona. Also noch einmal das Zeugnis, der Herr Jesus, derjenige, der das Gesetz Gottes in allem erfüllt hat. A więc jeszcze raz, Pan Jezus był tym, miał to świadectwo jako ten, który wypełnił we wszystkim zakon. Das Manna, der Herr Jesus, der Mensch vom Himmel als Brot und Nahrung für sein Volk. Manna obrazowała Pana Jezusa z kolei jako człowieka z nieba, który jest pokarmem dla swego ludu. Und dann der Stab Aarons, der Herr Jesus, der auch auferstanden ist, der als Mensch lebt. I ostatecznie laska Aarona też wskazywała na Pana Jezusa, ale w charakterze tego, który był umarły i z martwych wstał. Tak jak ta martwa, martwy kawałek migdałowy wydał te świeże gałązki. Welche Mühe gibt Gott sich uns die Herrlichkeit seines Sohnes zu erklären. Jak bardzo Bóg podejmuje starania w tych wszystkich obrazach, aby przedstawić nam chwałę Pana Jezusa. Damit ab Vers 17 der Deckel dieser Lade beschrieben. Od 17 wiersza 25 rozdziału 2 Mojżeszowej jest nam przedstawiony wieko tej skrzyni świadectwa. Dieser Deckel war aus reinem Gold. To wieko było wykonane znowu z najczystszego, szczerego złota. Da war kein Holz. Nie było ani kawałka drewna w nim. Es zeigt uns die Gottheit des Herrn Jesus. To pokazuje nam bóstwo Pana Jezusa. Er ist tatsächlich wahrer Gott. On prawdziwie jest Bogiem, prawdziwy Bogiem.
Das ist interessant, wie der Teufel schon sehr früh in der Christenheit versucht hat, diese Wahrheiten anzugreifen. Jak diabeł już od początku chrześcijaństwa zabiegał o to, aby zaatakować najbardziej tę właśnie prawdę o Panu Jezusie. Wenn wir die Schriften von Johannes lesen, gdy czytamy Pisma Jana, dann merken wir diesen Angriff. To natychmiast zauważamy ten atak. Da gab es solche, die leugneten, dass der Jesus wahrer Gott ist. Tam pojawili się tacy, którzy zaprzeczali tego, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Und es gab andere, die leugneten, dass er wahrer Mensch ist. A byli inni, którzy zaprzeczali temu, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Aber Johannes sagt, wer das leugnet, der offenbart den Geist des Antichristen. Ale Jan wtedy już ujawnił to, że ktoś, kto neguje te prawdy, ujawnia ducha antychrystusowego. So sind wir dankbar für diese Schriften von Johannes. Dlatego jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy w posiadaniu tych listów Jana. Sie machen uns so klar, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person. One nam tak jasno przedstawiają, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem w jednej osobie. Das Wort, das für diesen Deckel gebraucht wird, słowo, które jest użyte tutaj na opisanie tego wieka, bedeutet eigentlich so viel wie Sühndeckel oder Sühngerät. Oznacza, tak dosłownie tłumaczone, jako wieko przebłagalne albo przebłagania, ewentualnie jako rzecz do przebłagania. Und das hebräische Wort, das diesem Wort Sühnung zugrunde liegt, i hebrajskie słowo, które, z którego wywodzi się to tłumaczenie przebłaganie, das bedeutet eigentlich zudecken. Oznacza właściwie w swoim najściślejszym znaczeniu przykryć. Die Tatsache, die also in der Sühnung vorgestellt wird, ist die Tatsache der Bedeckung, des Zudeckens. A więc fakt, jaki ma najgłębsze znaczenie dla nas i zostaje odzwierciedlony w słowie przebłaganie, oznacza tyle, co przez Boga zakryte. Zakryte. Was war denn auf diesem Sühndeckel? Co było na tym wieku przebłagalnym? Einmal im Jahr musste der hohe Priester in das Allerheiligste gehen. Raz w roku najwyższy kapłan musiał wejść do miejsca najświętszego. Und dann musste er Blut auf diesen Deckel sprengen. I musiał pokropić to wieko krwią. Blut des Opfertieres. Krwią zwierzęcia, które było ofiarowane. Und aus diesem Deckel dieser Lade waren Cherubim gemacht. I z tego wieka wznosiły się dwa cheruby. In getriebene Arbeit. Pracą taką rzemieślniczą przez wykuwanie tego. Und diese Engel, die hatten ihre Angesichter in Richtung des Deckels, also nach oben. I te postacie tych cherubów, tych aniołów, były tak ukształtowane, że swoimi obliczami patrzyły dokładnie na to wieko. Diese Engel, diese Cherubim, die sind Wächter der Heiligkeit Gottes. Te cheruby, ci aniołowie, oni byli obrazowym przedstawieniem tych stróżów świętości Bożej. Die wachen sozusagen über die Heiligkeit Gottes. Oni tak jakby cały czas czuwali nad tym, żeby świętość Boża nie była w żaden sposób naruszona. Und was sahen diese Engel? Co widziały widzieli ci aniołowie? Deren Angesichter auf den Deckel gerichtet waren. Których oczy jako stróżów były zwrócone dokładnie na to wieko. Sie sahen das gesprengte Blut. One widziały tą kropioną tam krew. Dieses Blut deckte alles zu. Ta krew, ona wszystko, co było nie w niezgodzie z tą świętością, zakrywała. Das ist die Wahrheit von der Sühnung. To jest prawda o przebłaganiu przed Bogiem. Die Sünde, die hatte Gott traurig gemacht. Grzech przenikał serce Boże smutkiem. Sie hatte ihn in sein Herz hineingeschmerzt. Bólem, najgłębszym bólem. Jede Sünde ist eine Auflehnung gegen Gott. Każdy jeden grzech to bezpośrednia rebelia przeciwko Bogu.
Und wie oft ist das geschehen in der Geschichte der Menschheit? Jak często to się wciąż na nowo powtarzało i powtarza w historii ludzkości. Wie viele Sünden sind geschehen? Ileż grzechów narosło przeciwko Bogu. Aber dann kam der Herr Jesus. Ale przyszedł Pan Jezus. Der ging ans Kreuz. Poszedł na krzyż. Und hat das Werk der Erlösung vollbracht. I tam dokonał dzieła przebłagania. Hat sein Leben gegeben. On tam oddał swoje życie. Und dieses hingegebene Leben. I to oddane życie. Des vollkommenen Opfers. Tej doskonałej, nieskazitelnej ofiary. Durch das Gott so verherrlicht wurde. Przez którą Bóg został tak bardzo uwielbiony. Das deckt zu. To zakrywa całkowicie. Und so ist der Jesus die Sühnung für die Sünden. W ten sposób Pan Jezus stał się przebłaganiem za grzech. Die Sünden, die hatten Gott traurig gemacht. A więc grzechy przeniknęły serce Boże bólem i smutkiem. Wenn er vom Himmel auf die Erde schaut, gdy on patrzył z nieba na ziemię, to widział tą skazaną ziemię. Ale co teraz Bóg widzi? Er sieht das vollkommene Werk des Herrn Jesus. On widzi teraz doskonałe dzieło Pana Jezusa. Und darin ist Gott zufriedengestellt, völlig zufriedengestellt. I w tym dziele Bóg został całkowicie zaspokojony. Jego wszystkie wymagania zostały doprowadzone do wypełnienia. Und weil das so ist, weil Sühnung dlatego właśnie, że zostało dokonane przebłaganie, kann Gott jetzt den Menschen Heil anbieten. To tylko dlatego Bóg może człowiekowi grzesznemu do tej pory oferować zbawienie. Sühnung ist die Seite des Werkes des Herrn Jesus, die Gott zugewandt ist. Przebłaganie to jest dzieło Pana Jezusa, które zwraca się nie do człowieka, lecz do Boga. Sühnung, dass Sühnung geschehen ist, bedeutet nicht, dass alle Menschen errettet werden. To, że zostało dokonane przebłaganie przez Pana Jezusa, wcale nie znaczy, że wszyscy ludzie będą zbawieni. Sühnung bedeutet, Gott ist zufriedengestellt. To, te przebłaganie oznacza, Bóg został zaspokojony w swoich świętych wymaganiach. Aber weil Gott zufriedengestellt ist, kann er jetzt allen Menschen das Heil anbieten. Ale dlatego, że on został zaspokojony we wszystkim, to teraz Bóg może wszystkim ludziom zaoferować zbawienie. Und wer hat einen Nutzen davon? A kto z ludzi ma z tego korzyść? Nur die es annehmen. Tylko ci, którzy to przyjmują. Das ist die Seite des Menschen. To jest strona człowieka. Das ist seine Verantwortung. To jest odpowiedzialność każdego człowieka. Wenn morgen in der Zeitung ein Angebotsblatt ist, jeżeli jutro w gazecie codziennej pojawi się jakaś oferta, für ein sehr, sehr günstiges Angebot, na przykład coś jest do sprzedaży, super korzystnie, sonst kann jeder hinfahren. Każdy może tam jechać. Aber wenn du zu Hause sitzen bleibst, dann hast du nichts davon. Ale jeżeli będziesz siedział w domu, to nie masz tego nic. So bietet Gott an. Tak właśnie Bóg dokładnie przedstawia swoją ofertę. Aber wer sich nicht bekehrt, der hat nichts davon. Ale człowiek, który się nie nawróci, nic z tego nie ma. Aby. Dzień dobry. Hello. Hello. So sehen wir hier bei diesem Sühndeckel diese Wahrheit von der Sühnung. I tak oto jesteśmy teraz, możemy się zatrzymać nad tym wiekiem skrzyni świadectwa. Dieses Wort Sühndeckel aus dem Alten Testament. I to słowo wieko skrzyni świadectwa, czy przepraszam, przebłagalne wieko. Kommt in der griechischen Übersetzung im Neuen Testament zweimal vor. Pojawia się w greckim tłumaczeniu Nowego Testamentu dwukrotnie. Einmal in Römer 3. Pierwszy raz w liście do Rzymian w trzecim rozdziale. Da lesen wir, dass Gott den Herrn Jesus dargestellt hat als ein Sühnmittel. I tu jest napisane, że Bóg przedstawił Pana Jezusa jako środek ku przebłaganiu. Und dann wird uns gesagt, durch den Glauben an sein Blut. Jest tam napisane, że przez wiarę w Jego krew gibt es Heil und Leben. Istnieje teraz zbawienie i życie. Wer an ihn glaubt, wird gerechtfertigt. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje usprawiedliwienie ze strony Boga. Sühnung ist geschehen. Przebłaganie zostało dokonane przez Pana Jezusa. Und durch den Glauben
wird man gerechtfertigt. A przez wiarę otrzymujemy usprawiedliwienie na podstawie tego przebłagania. Dann wird dieses gleiche Wort auch noch in Hebräer 9 genannt. To samo słowo dotyczące przebłagania jeszcze raz pojawia się w Nowym Testamencie w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale. In Vers 5. W wierszu 5. Da lesen wir noch einmal, dass diese Cherubim diesen Sühndeckel überschatteten. Tu czytamy w tym 5. wierszu jeszcze raz, że ci cherubini chwały, oni zacieniali to przebłagalne wieko skrzyni. Und dann haben wir auch in wir gehen zurück zu 2. Mose 25. Teraz wrócimy do 25. rozdziału 2. Mojżeszowej. Und dann haben wir in Vers 22 noch etwas Schönes gelesen. W 22. wierszu czytaliśmy jeszcze coś pięknego. Da, wo diese Sühnung vorgestellt wird. Tam, gdzie było przedstawione to przebłaganie. Da würde Gott von dort aus zu Mose reden. Tam, ponad tego miejsca, Bóg miał mówić do Mojżesza. Dort kann man Gott also begegnen. Tam można było się spotkać z Bogiem w pewnym sensie. Dort offenbart sich Gott. Tam dokładnie, z nad tego wieka przebłagalnego, Bóg się objawiał. Dort verteilt er seine Gedanken mit. I z tamtego miejsca on rozmawiając prezentował swoje myśli. Das ist diese herrliche Größe der Beschreibung des Herrn Jesus und seines Werkes. To jest ta znakomita wielkość opisująca dzieło Pana Jezusa i Jego osobę. Und auch der Auswirkungen dieses Werkes für uns. Oraz wszystkie wspaniałe wyniki, rezultaty tego dzieła dla nas, ludzi wierzących. Wir wollen noch einmal ganz kurz zurückdenken. Jeszcze krótko wrócimy teraz. Der Weg zu Gott, der wird in diesem Heiligtum in der Wüste beschrieben. Droga do Boga została już w Starym Testamencie pokazana obrazowo w tym namiocie spotkania w pustyni. Ein Mensch, der draußen war. Więc człowiek, który był na zewnątrz, der wurde eingeladen durch diesen weiten Eingangsvorhang. Był zapraszany przez Boga przez tą szerokie wrota. Komm zu Gott. Chodźcie do Boga. Ja, aber da ist doch die Frage der Sünde zu klären. Ale człowiek odczuwa, przecież dzieli mnie z Tobą grzech. Należy tą kwestię jakoś załatwić. Wie kann ein sündiger Mensch zu Gott kommen? Jak człowiek grzeszny może przyjść do Boga? Indem er sich taufen lässt. Przez to, że się da ochrzcić? Das reicht nicht. To nie wystarczy. Da muss ein Opfer geschehen. Nie. Musiała być złożona doskonała ofiara. Der Jesus hat dieses Opfer am Kreuz auf Golgatha gebracht. I Pan Jezus złożył tą doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. Er ist der Weg zu Gott. Stał się, on jest tą drogą do Boga. So kommt der Sünder in die Gegenwart Gottes. W ten sposób, przez moc tej ofiary, grzesznik mógł wkroczyć przed obecność Boga. Eingehüllt in das Opfer. W pewnym sensie zamknięty, ubrany w tą ofiarę, w jej moc. Dann darf er eintreten in die Gegenwart Gottes. I mógł wkroczyć do obecności Boga. An dem Ort sich aufhalten, wo Gott wohnt. Tam przebywać, gdzie mieszkał Bóg. Und dann dort die ganze Herrlichkeit Gottes sehen. I tam mógł oglądać prawdziwą chwałę prawdziwego Boga. Wir haben gesehen, wie diese ganzen Geräte uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus zeigen. Później mogliśmy widzieć, jak wszystkie poszczególne sprzęty tego przybytku, one wskazywały na chwałę Pana Jezusa. Das sind die drei großen Bilder, die wir gesehen haben. I to były te trzy bardzo wzniosłe obrazy, jakie mogliśmy się przyglądać. In diesem Heiligtum sehen wir den Weg, auf den Menschen zu Gott kommen können. A więc widzieliśmy w tym przybytku drogę, na której człowiek może przyjść do Boga. In diesem Heiligtum sehen wir Herrlichkeiten von dem Herrn Jesus. W tym samym przybytku widzieliśmy chwałę osoby Pana Jezusa. Wahrheiten über seine Person. Prawdy dotyczące Jego osoby. Und wir sehen drittens. I po trzecie widzimy tu. Ein Bild von dem Haus Gottes, wie er heute bei den Menschen wohnt. Obraz Domu Bożego, tak jak Bóg dzisiaj zamieszkuje wśród ludzi. Wir haben gesehen, dass er heute wohnt in dieser Versammlung, in der
I na podstawie Słowa Bożego widzieliśmy, że dziś Bóg mieszka w tych, którzy tworzą prawdziwe zgromadzenie Boże na tej ziemi. In diesem Haus, das gebildet wird durch alle wahren Gläubigen, durch diese lebendigen Steine. Ten dom, on jest ukształtowany przez wszystkich prawdziwych, wierzących ludzi na tej ziemi, którzy są, jak Piotr ich nazywa, żywymi kamieniami tego domu, żywymi cegiełkami w nim. Wenn wir diese Wahrheiten über den Weg zu Gott und diese Wahrheiten über den Herrn Jesus, i gdy widzimy te prawdy dotyczące drogi grzesznika do Boga, człowieka do Boga, a także prawdy dotyczące osoby Pana Jezusa, und diese Wahrheiten über das Haus Gottes heute ein wenig gesehen haben, i te prawdy o domu Bożym w dzisiejszym czasie, w jakim jesteśmy, jeżeli je trochę zrozumieliśmy, was machen wir jetzt damit? To co z tym zrobimy? Da möchte ich euch gerne erinnern an 4. Mose 4. Chciałbym w tym kontekście przypomnieć 4. Mojżeszową 4. Wir können dieses Kapitel jetzt nicht mehr lesen. Nie możemy w całości przeczytać tego rozdziału teraz. Aber in diesem Kapitel beschreibt uns Gott, ale w tym rozdziale Bóg nam opisuje, wie diese Wohnung in der Wüste, wie dieses Heiligtum hindurchgetragen wurde von einem Ort zum anderen. Jest opisane, jak ten przybytek był noszony przez Izraelitów w czasie ich stałej wędrówki w pustyni. Znaczy Gott genau gesagt, wer was tragen sollte. Z miejsca na miejsce. I Bóg dokładnie tam opisał, to kto ma nosić. Er hatte von diesen Leviten solche, denen er diese Aufgabe gegeben hatte, das hindurchzutragen durch die Wüste. On miał mianowicie wśród rodu Lewiego takich, którzy dokładnie wiedzieli, co kto ma z tego przybytku nieść. Jetzt können wir uns vorstellen, mit welcher Sorgfalt diese Leviten das getan haben. Możemy sobie wyobrazić, z jaką starannością ci Lewici starali się wypełnić dokładnie to w praktyce. Mit welcher Sorgfalt haben sie jedes einzelne Teil, jede Klammer, jeden Riegel. Z jaką starannością każdą jedną część tego przybytku, każdą jedną klamrę, każdy jeden haczyk. Hindurchgetragen, bis Gott wieder sagte, so, jetzt wird wieder gelagert. Nieśli, aż na miejsce, w którym Bóg powiedział, tutaj staniemy oboza. In 4. Mose 4 lesen wir, wie Gott diese Leviten, die diese Aufgabe erfüllen sollten, zählte. W 4. Mojżeszowej 4 również znajdujemy zapis o tym, że Bóg tych lewiców, którzy byli przeznaczeni do tego zadania, by nieść ten przybytek, policzył. On policzył każdego jednego z tego rodu. I każdemu jednemu z tych, których policzył, dał konkretne zadanie. Dzisiaj Bóg też tak liczy. Moglibyśmy iść tak przez rzędy. Bóg liczy. Bóg widzi każdego. Jetzt möchte er gerne, dass wir diese Wahrheiten auch durch die Wüste tragen. I on pragnie widzieć w nas tych, którzy te prawdy niosą przez tą pustynię. Wie geht das? Jak to się dzieje w praktyce? Dafür müssen wir diese Wahrheiten kennen. Pierwsze musimy znać te prawdy. Die Leviten, die mussten sich auskennen, die mussten wissen, wie die Leviten musieli się dobrze rozeznawać, co kto ma wziąć. Die mussten diese einzelnen Teile kennen und genau den Platz wissen. Oni dokładnie musieli znać poszczególne części i wiedzieć, gdzie to należy przyporządkować. So müssen wir diese Wahrheiten kennen. Tak musimy znać te prawdy. Aber dann müssen wir sie auch ausleben. Ale znając je, my musimy również je okazywać w naszym życiu. Wenn wir diese Wahrheiten nicht ausleben, wie Gott es uns in seinem Wort zeigt, bo gdy tych prawd nie urzeczywistniamy w naszym życiu tak, jak Bóg nam je pokazuje, dann haben wir sie nicht gut durch die Wüste getragen. To znaczy, obrazowo, nie nieśliśmy tego przez pustynię w zgodzie z Bożym zamysłem. Stellt euch mal vor, da waren vielleicht 3 Leviten, die sagten, ach, heute tragen wir mal nicht. Wyobraź sobie, 3 Lewitów stoi i mówią, nie, dzisiaj nie nosimy. Dann sollte dieses Zelt wieder aufgebaut werden. I należy zbudować teraz na nowym miejscu, wnieść ten namiot spotkania. Dann fehlte etwas.
Okazuje się, że czegoś brakuje, czegoś nie przyniesiono. Das nicht auch ein wenig das Bild heute? Czy nie jest to w pewnym sensie odzwierciedleniem stanu dzisiejszego? Wenn ich nicht entsprechend der Wahrheiten des Wortes Gottes lebe, jeżeli dziś jako chrześcijanin nie żyje w zgodzie z prawami Słowa Bożego, sehen die Leute nichts an mir von dem, was Gott eigentlich hier als Zeugnis auf der Erde haben möchte. To ludzie nie widzą we mnie tego, co powinni widzieć jako świadectwo o prawdzie Bożej w moim życiu. Also wir müssen die Wahrheiten über den Herrn Jesus und über das Haus Gottes kennen. A więc my musimy znać prawdę o Panu Jezusie i Jego domu. Aber wir dürfen sie auch ausleben und verwirklichen. Ale my również możemy nimi żyć i je urzeczywistniać, urzeczywistniać. Da wollen wir jetzt wirklich, was das persönliche Leben angeht, aber auch was das Versammlungsleben angeht, so tun, wie Gott es uns in seinem Wort sagt. Czynić to zarówno w wymiarze osobistym, jak i w wymiarze społecznym, kolektywnie. Tak, dokładnie jak Bóg to chciał widzieć. Na denken wir vielleicht, ach, das ist heute alles so schwierig und alles so schwach. Ale może ktoś taką myśl podnieść, dzisiaj stało się to przecież takie ciężkie i jednocześnie jesteśmy wszyscy tak słabi. Wie soll das heute alles noch gehen? Jak to ma jeszcze być dzisiaj w ogóle możliwe? Aber dann lesen wir in 4. Mose 7. W 4. Mojżeszowej 7 czytamy. Versorgt Gott dafür, Bóg tutaj troszczy się o to, dass die Leviten alle Hilfsmittel für diese Arbeit haben, die sie brauchen. Aby Lewici posiadali wszystkie środki pomocy do wykonania tej pracy, którą mieli wykonać. Der gibt jedem genau so viel Hilfe, wie er braucht. I Bóg tutaj przez te zarządzenia daje każdemu dokładnie tyle pomocy, ile on potrzebuje. Tyle środków pomocniczych. Waren Fürsten in Israel, die brachten dem Herrn Rinder und Wagen. Na przykład byli książęta w Izraelu, którzy przynieśli do tego celu Panu zwierzęta pociągowe i wozy. Na lesen wir 4. Mose 7, Vers 5. Czytamy o tym w 5. wierszu. Weź od nich do posług przy namiocie zgromadzenia i daj je Lewitom, każdemu z nich według jego służby. Jedem einzelnen der Leviten gab Gott das, was er für das Tragen brauchte. Każdemu jednemu Bóg dał to, co potrzebował, żeby wypełnić to zadanie noszenia tych części. Und er gibt uns heute auch die Kraft und die Hilfsmittel, die wir brauchen. I on również i dzisiaj nie zaprzestał tego, by nam dawać siłę i środki pomocnicze do tego, by nieść to, co na nas nałożył. Um in unserem persönlichen Leben, aby w naszym osobistym życiu und auch in dem Leben mit den Gläubigen, mit den Kindern Gottes, ale także w życiu społecznym z innymi wierzącymi, z innymi dziećmi Bożymi, die Wahrheit des Wortes Gottes auszuleben, byśmy mogli urzeczywistniać w praktyce prawdy dotyczącą Słowa Bożego. Aber dann gab es eine Familie. Była jedna rodzina. Die bekamen keine Wagen. Jedna rodzina, która nie dostała żadnych wozów. Die brauchten auch keine Wagen. Ale dlatego, że ich w ogóle nie potrzebowała. Die hatten die Aufgabe, die Geräte zu tragen. Mianowicie ta rodzina, czy ten ród, posiadał zadanie, aby nieść sprzęty tego przybytku. Und wie sollten sie diese Geräte tragen? Jak oni mieli nieść sprzęty tego przybytku? 4. Mose 7, Vers 9. 9. wiersz. Kehatytom nie dał nic, gdyż mieli nosić na ramionach to, co należało do ich służby przy rzeczach świętych. Das ist jetzt die Frage, die so am Ende für uns im Raum steht. To jest pytanie, które jest pytaniem do nas wszystkich w tym pomieszczeniu. Sind wir bereit, unsere Schultern zur Verfügung zu stellen? Czy jesteśmy gotowi, aby postawić do dyspozycji nasze ramiona? Um mitzutragen, solange wir noch hier auf der Erde leben. Aby wespół nosić, jak długo jesteśmy na tej ziemi, to? Wovon sprachen diese Geräte, die die Kehatiter trugen? O czym mówiły te sprzęty, które mieli nosić Kehatyci? Von dem Herrn Jesus. One mówiły wszystkie o jednej osobie, o Panu Jezusie. Er ist nicht wert, czy on nie jest tego wart, dass wir ihm unsere Schulter zur Verfügung stellen, abyśmy nagięli przed nim grzbiety, ramiona do dyspozycji oddali, dass wir mittragen helfen, damit er in dieser Welt noch ein wenig zu sehen ist,
abyśmy pomogli nieść, by było, był on jeszcze widoczny w tym ciemnym świecie. Das legt sich so auf unser Herzen. To jest pytanie, które Bóg chce położyć nam na serce. Und der Jesus möge uns helfen. Pan Jezus niech nam w tym dopomoże. Dass er uns mehr und mehr ausfüllt. Aby on, jego osoba, wypełniała więcej i więcej nasze serca. Dass wir mehr und mehr sagen, wie Paulus es sagte. Abyśmy więcej i więcej mogli wyrazić to tak, jak niegdyś apostoł Paweł. Das Leben ist für mich Christus. Dla mnie życiem jest Chrystus. Das bedeutet, Christus ist mein Lebensinhalt. To oznacza, Paweł mówi, Chrystus jest treścią mojego życia. Und dass wir dann auch die Bereitschaft haben, i abyśmy przez to posiedli gotowość. Für ihn zu tragen. Aby nosić. Nosić go. Und die Wahrheit, dla niego nosić. Die Wahrheit, die uns Gottes Wort zeigt, noch zu verwirklichen. Aby prawdy Słowa Bożego, które to Słowo Boga nam pokazuje, byśmy je urzeczywistniali. Er kommt uns dabei zu Hilfe. On pragnie nam przyjść z tym z pomocą. Und wir lesen zum Schluss ein Vers aus 4. Mose. Na koniec przeczytamy jeden wiersz z 4. Mojżeszowej. Da sehen wir, was der Herr Jesus auf diesem Weg schenkt. W którym widzimy, co na tej drodze daruje Pan Jezus. 4. Mose 10, Vers 35 und 36. 4. Mojżeszowa 10, 35 i 36. Gdy skrzynia wyruszała, Mojżesz mówił, powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą, którzy Cię nienawidzą. Gdy zaś zatrzymywała się, mówił, wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela. Auf dem Weg, wo es um das Tragen geht, na drodze, na której chodziło o noszenie, da schenkt der Herr seinen Schutz. Bóg dawał swoją własną ochronę. Da hält er seine schützende Hand über die Seine. To znaczy, on sam trzymał swoją chroniącą dłoń nad tymi, którzy byli jego własnością. Das ist Vers 35. To jest 35. wiersz. Und dann schenkt er die Zahn des Lagers, des Ruhens. Ale w tej wędrówce on dawał czasy, w których należało obozować. Da kommt, dojść do spoczynku. Kommt er zu den Seinen und es gibt Gemeinschaft mit ihm. To wtedy on powracał na to miejsce spoczynku, aby tutaj mieć społeczność ze swoim ludem. Das ist Vers 36. Vers 36. Wiersz. Seinen Schutz und seine Bewahrung auf dem Weg. Z jednej strony jego ochrona i obrona w trakcie drogi. Und die Freude der Gemeinschaft mit ihm. Oraz radość społeczności z prawdziwym Bogiem z nim. Das möchte er uns schenken. On to pragnie nam darować.